Nie święci się grillów gazowych. Dlaczego, megabiskupie? Jak można poświęcić coś, co nie jest zasilane ogniem tradycyjnym? Wyciągnę ten stary z szopy. Ileż można? Zamknięte? Nie znaliśmy tej zasady, wybacz, megabiskupie. Jesteście uroczy, taka swoista niewinność niewiedzy. Może jego eminencja skusi się na porcję sałatki jarzynowej? Chętnie, podejdź bliżej i sobie nałożę na talerzyk. Oj, przepraszam, chyba kichnę. Chyba przeszło. Aciu! Co to było z tego nosa? Diobełek z nosa na wolności. Po co oni to zamknęli? Pozwól, że ci pomogę. Dioboł, wylazłeś z nosa Olisławy? W końcu kichła w miesiąc repalnią w nabłonki. To pomóż mi, chcę mu ten stary grill pokazać. Wszyscy się wkurzą, świetnie. Przeszliśmy przez ścianę? Bierz ten grill i spadamy. Jakie ciężkie. Kto tu jest? O Boże. Porżnęło cię, smarkaczu. Prawda musi wyjść na jaw. Wyzywam cię na pojedynek. Znikajmy stąd. Jerona, co tu się robi? Coś ty czemuś to wyciągnął. Megabiskupie, bardzo przepraszamy. Zaczyna się. To twoja sprawka, diable. Wracaj do nosa. Nie jest to może najpiękniejszy grill, ale... Nie, doceniam. Prawda jest najważniejsza. Poświęci go megabiskup pomimo zdezelowania? Niestety nie mogę, jest zbyt zniszczony. Ale w zamian za walkę o prawdę... niech się zastanowię. Dam ci to. Co to jest, jego eminencjo? To jest artefakt siódmego oka. Do czego on służy? No, powiem ci, że nie wiem. Nie potrafię go używać. Aaa, uaktywnił się chyba. Niemożliwe. Co to za wibracje? Ciąg dalszy nastąpi.